Dzień 33 ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. W Starym Testamencie Bóg ustanowił Józefa, syna patriarchy Jakuba, rządcą Egiptu, aby przechowywał zboże na pożywienie ludu swego. Gdy zaś wypełniły się czasy miłosierdzia Bożego nad ludźmi i gdy miał zesłać na ziemię jednorodzonego syna swego, wybrał innego Józefa, którego pierwszy był tylko obrazem, i uczynił go panem i książęciem swego domu i skarbów swoich. Błogosławiony papież Pius IX, nasz ojciec duchowy, święty Józef jest panem, wodzem i strażnikiem skarbów w niebie. Wielu świętych wierzy, że Jezus w swoim nauczaniu nawiązywał do wielkości świętego Józefa. Dotyczy to momentu, kiedy matka Jakuba i Jana spytała Jezusa, czy jej synowie mogą zasiąść razem z Nim w Jego Królestwie. Tak brzmi opowieść o tym wydarzeniu. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła Mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim Królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a więc dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Mateusz 10 rozdział 20-28 wersety. Jak rozumieć słowa Jezusa, kogo Ojciec przygotował, aby zasiadł obok Niego w niebie? Oczywiście Maryja, Matka Jezusa, zasiądzie po Jego prawej stronie, jest Królową Matką w Królestwie Bożym. A co z drugą stroną? Dla kogo to miejsce jest zarezerwowane? Uzasadnione jest przekonanie, że przeznaczono je dla świętego Józefa. Właściwe jest, aby Bóg przeznaczył świętemu Józefowi miejsce po lewej stronie Jezusa, bo nie ma świętego większego niż Ojciec Jezusa Chrystusa. To potworna zbrodnia, kiedy ojciec żyje w nędzy, a syn opływa we wszystko. Czy ktoś mógłby wyobrazić sobie Syna Bożego, który jest wzorem wszelkich cnót, że zapomniałby o Józefie, którego kochał i czcił jak swojego ojca? On, Jezus, nie skąpił wysiłków, aby go ubogacić. Błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade, święty Józef, zasiada w Królestwie Niebieskim po lewej stronie Jezusa i rozdziela wszelkie skarby nieba. Nabożeństwo do świętego Józefa należy do największych łask, jakimi Bóg może obdarzyć duszę, gdyż jest równoznaczne z ukazaniem całego skarbca łask naszego Pana. Święty Piotr Julian Eymard, święty Józef cię ubogaca. Pozwól mu wzmocnić swoją więź z Jezusem i Maryją. Józef jest potężnym orędownikiem, musimy zatem mu zawierzyć, musimy go czcić i mu się oddawać. Dzięki temu ogromnie uradujemy Jezusa i Maryję, którzy uważają wszystko, co się czyni dla Józefa, jakby było uczynione dla nich. Święty Piotr Julian Eymard. Dzień konsekracji świętemu Józefowi. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki
Twojego Syna, spraw, abyśmy, oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Udało Ci się, dziś poświęcisz całe swoje życie świętemu Józefowi. Obszerny program konsekracji świętemu Józefowi powstawał bardzo długo, minęły stulecia, zanim opracowano tę tajną broń. Teraz została ujawniona, a Ciebie wybrał Bóg, chcąc, abyś otrzymał wspaniałe błogosławieństwo w życiu duchowym. Zostałeś wybrany w tym konkretnym momencie historii, aby stać się częścią tego aktu konsekracji świętemu Józefowi. Czy wiesz, jak jesteś błogosławiony? W dawnych czasach święci cieszyliby się z tak wszechstronnej metody przygotowania i zawierzenia życia świętemu Józefowi. Dzięki świętemu instynktowi znali wielkość Józefa i uczynione przezeń cuda. Każdy z nich na swój sposób pragnął go czcić i kochać synowskim oddaniem, ale to Ty znajdziesz się wśród pierwszych w historii, którzy będą żyli we wspaniałej epoce oddania się świętemu Józefowi, w epoce świętego Józefa. Trójca Święta pragnie, aby święty Józef był powszechnie znany i bardziej kochany. Zaproszono Cię do naśladowania cnót i świętości Jego czystego serca. Ze świętym Józefem u boku będziesz wzrastał w cnocie i w świętości. Ojcowski płaszcz świętego Józefa na Twoich ramionach będzie Cię chronił przed duchową krzywdą. Nie lękaj się niczego, przyjacielu. Twój Ojciec Duchowy jest Ojcem Jezusa, małżonkiem Matki Bożej i postrachem duchów piekielnych. Kto czci Ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. Czynem i słowem czci Ojca swego, aby spoczęło na Tobie Jego błogosławieństwo. Do końca życia kochaj, ufaj i oddawaj cześć świętemu Józefowi. Zwracaj się do Niego zarówno w czasach obfitości, jak i biedy, w dobrych i złych chwilach. Będzie Twoim opiekunem, Twoją siłą i Twoją pewnością, że się nie zatracisz. Jeśli coś Cię dręczy, zwracaj się do świętego Józefa. Kiedy jesteś samotny w żałobie albo grozi Ci pokusa, biegnij do świętego Józefa. On nigdy nie będzie z dala od Ciebie. Usłyszy Twój głos i pośpieszy Ci na pomoc. Nieustraszony wojownik, Twój Ojciec Duchowy ruszy, by stanąć u Twojego boku i Cię bronić. Bóg żąda wiele od Ciebie, ale hojnie Cię nagrodzi na tej ziemi i wywyższy Cię, jeśli będziesz naśladować świętego Józefa w jego cnotach. Święty Józef, Sebastian Pelczar. Nigdy nie zapomnij tego, czego nauczyłeś się w dniach przygotowania. Często odmawiaj akt swojego poświęcenia. Staraj się sprawić przyjemność kochającemu sercu Ojca Duchowego. Unikaj grzechu i żyj jako wierny członek Kościoła. Gdyby jednak zgorszenie trwało, nie odrywaj oczu od Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Nigdy Cię nie zawiodą, nigdy Cię nie opuszczą. Zawsze będą Cię kochać i będą z Tobą. Modliłem się do naszego Pana, aby dał mi świętego Józefa za ojca, skoro dał mi Maryję za matkę, aby wlał w moje serce to oddanie, to zaufanie, tę synowską miłość ucznia, czciciela świętego Józefa. Ufam, że dobry Pan wysłuchał moich modlitw, gdyż teraz odczuwam większą cześć dla tego wielkiego świętego. Przepełnia mnie ufność i nadzieja. Święty Piotr Julian Eymard.